Witam Państwa, jest godzina 11, kolejna debata na Ratuszowej. Dzisiaj tytuł debaty dookoła ronda. To nie znaczy, że tylko będziemy mówili o tym, jak się jedzie dookoła ronda, tylko będziemy mówili o wszystkich kwestiach, które są związane z tą jazdą, z techniką jazdy, ale również z prawem. Tutaj koledzy przywołają wyroki sądowe, które są bardzo ważne w tych kwestiach. Organizatorami tradycyjnie Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, Tygodnik Prawo Drogowe News oraz portal El Instruktor. Witam wszystkich Państwa właśnie w imieniu organizatorów. Celem naszej debaty początkowo myśleliśmy tylko i wyłącznie o tym, żeby rozmawiać o tych przepisach prawa, które są, czy ich nie ma, czy trzeba je poprawić. Tu mieliśmy jakieś wspólne stanowisko ustalić, ale z dyskusji również, jakie się tam odbyły na Facebooku i w innych mediach, z korespondencji, którą Państwo przysyłali do nas, do redakcji, wynika, że jednak przypomnieć trzeba zasady, praktyki, no i wskazać przede wszystkim na te różnice, które są w różnych częściach kraju naszego. I tak będziemy chcieli zrealizować. Moje nazwisko, przepraszam, się nie przedstawiłam, Jolanta Michasiewicz, ja prowadzę tygodnik Prawo Drogowe News. Do dyskusji zaprosiłam pana Filipa Gregę. Pan Filip Grega jest instruktorem ze Szczecina, prowadzi portal prawko.pl. Pana Mariusza Markowskiego z Gdańska, i tu mamy problem, pan Mariusz się nie może włączyć. Instruktor nauki, techniki jazdy, wykładowca. Pana Ryszarda Mazurka z Krakowa, dokładnie ośrodek szkolenia kierowców PIK z Proszowic. Oraz pana Sławomira Moszczyńskiego z Warszawy. I tutaj powiedzmy, nie będę wymieniała nazwy ośrodka, powiem, że jest to słaby instruktor i wszyscy wiedzą, o co chodzi. I teraz jeszcze jedna bardzo krótka informacja. Zasady dzisiejszej debaty są nieco inne. Postanowiliśmy zrealizować tą debatę w godzinę, czyli w 60 minut. Mamy czterech dyskutantów, czyli 15 minut wypada na każdego z panów. Na początku poproszę i podzieliliśmy tematykę na bloki tematyczne i damy każdemu z panów po 10 minut wypowiedzi, ponieważ tradycyjnie na koniec chcielibyśmy, żeby każdy z panów jeszcze dopowiedział to, czego nie powiedział, bądź podsumował, bądź się zgodził, czy nie zgodził. Podobnie jest, ponieważ ta dyscyplina czasowa, którą będę pilnowała, jest taka dosyć ostra, podobnie może być z pytaniami, które państwo czy na czacie, czy w inny sposób zgłoszą. Część wykorzystamy, a te niewykorzystane tylko będą w tym momencie niewykorzystane, albowiem będziemy przygotowywali kolejne publikacje, które będziemy na łamach naszych portali publikowali. I teraz tak, nie ma naszego pierwszego dyskutanta, pana Markowskiego z Gdańska. Pana Markowskiego chciałam pytać o rondo, o organizację ruchu, o to, na ile on jest bezpiecznym rozwiązaniem ruchu. I ten temat odłożymy, ponieważ on jest właściwie uniwersalny, odłożymy do momentu, kiedy się połączymy, ewentualnie w podsumowaniu w jakiś sposób zrealizujemy. Teraz poprosiłabym pana Filipa Gregę ze Szczecina. Ja podkreślam tutaj te miejscowości, albowiem niektórzy uważają, że Szczecin, Kraków, Warszawa to są po prostu szkoły i to są, które w różny sposób poruszają się rondami. Dojdziemy do tego, czy tak jest, czy nie jest. Pana Filipa Gregę chciałam zapytać o to, jakie te ronda są, żeby wymienił nam kilka zdań, powiedział, jakie one są w Polsce i na świecie, może jakieś przykłady. Puściliśmy kilka filmów, jeden z filmów był prosto z Łuku Triumfalnego w Paryżu. I druga kwestia zasadnicza, kwestia oznakowania tych rond. Czy wiadomo, że musi być znak C12, A7, ale żeby najczęściej one są łącznie, ale czy muszą być zawsze łącznie? Czy są takie ronda, na których nie ma na przykład jednego z nich? I o takie spostrzeżenie poproszę. Proszę bardzo, oddaję głos panu Filipowi. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam szanownych kolegów. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Jak państwo widzą, trochę nietypowa sytuacja, bo w pociągu zostało mnie to spotkanie. Niestety mam nadzieję, że
łączność mnie zawiedzie i będziemy mogli porozmawiać. Ja na wstępie przede wszystkim chciałbym bardzo pogratulować, podziękować za zaproszenie, ale przede wszystkim pogratulować odwagi. Dlatego, że problem rond, który mamy w naszym kraju od wielu lat już, a szczególnie w ostatnich latach, jest na tyle poważny, że w zasadzie mało się o tym mówi. Mało jest osób, które chcą, są na tyle odważne, bo tak to nazwę, aby się na takie publiczne wypowiedzi silić. Dlatego, że bardzo często z tym związany jest tak zwany hejt, interpretacje różne, o których pani redaktor była uprzejma powiedzieć. Różne interpretacje zachowań drogowych, różne postrzegania przepisów, zasad ruchu, chociaż przepisy mamy przecież wspólne, powodują, że jakakolwiek wypowiedź w tym temacie za chwilę wiąże się z falą krytyki częstokroć, ale i również postaw pozytywnych. Dlatego też ja się spodziewam, że po dzisiejszym spotkaniu taka fala znowu nas dotknie, ale ja naprawdę gratuluję tej odwagi, bo to jest temat, o którym trzeba rozmawiać, bo ten temat trzeba naprawić. Odnosząc się do pytania pani redaktor, o tą różnorodność infrastruktury, powiem. Myślę, że jeszcze warto byłoby pociągnąć krótko temat przyczyn tych rozbieżności w zachowaniu i postrzeganiu. W mojej ocenie przez ostatnie lata nasze społeczeństwo, to mocne słowa, ale to moja subiektywna, podkreślam, ocena, stało się bardzo roszczeniowe i bardzo wymagające wobec przepisów. Uczestnicy ruchu drogowego bardzo często wyciągają, jakby konstruują swoje prawa wyłącznie na podstawie obowiązków innych uczestników ruchu, a do tego świadomość konstrukcji prawnych jest dość, bym powiedział, powierzchowna albo nawet słaba. To powoduje, że mnogość, różnorodność infrastruktury nie jest dobrze interpretowana. I teraz ad vocem już jakby pani pytania. Ronda w Polsce taki, przyszło mi w Polsce i na świecie, bo w zasadzie tu się nie różnimy od innych krajów, taki, przyszło mi do głowy takie porównanie, są jak Maria. Maria, takie imię Maria. Wydawałoby się, że jedno imię, ale każda Maria jest inna. Jedna jest blondynką, druga szatynką, jedna młoda, druga trochę starsza, a nawet może być Maria mężczyzna, bo to przecież imię również męskie. I nie bez powodu akurat taki przykład. Dlatego, że skrzyżowania, które mają wyspę centralną, które mają ruch okrężny, są przeróżne, przeróżnej wielkości, o różnej liczbie wlotów, wylotów, przeróżnej liczbie pasów ruchu. Przeróżnym kształcie wyspy centralnej, nie tylko jej wielkości, ale i kształcie, bo są i okrągłe, i takie powiedzmy sobie jajowate, i podłużne, i w kształcie biszkoptu, i trójkątne, i kwadratowe, wszelakie. Wszystkie one, albo znacząca większość, oznakowane są znakiem C12 ruch okrężny i dla statystycznego uczestnika ruchu, dla obywatela, znak C12 mówi, że jest tam ruch okrężny i on wszystko tak samo. Chciałby uproszczonego sposobu postrzegania zasad ruchu, bo jest tam znak C12. Tak się niestety nie da, ale to nie jest przedmiotem mojej rozmowy, mojej wypowiedzi. Zatem chciałbym tu zasygnalizować, że zarówno w Polsce, jak i na całym świecie te skrzyżowania są absolutnie od siebie odmienne i na wszystkich ten ruch, charakter tego ruchu jest różny i nie możemy interpretować każdego z nich jako takiego samego miejsca, gdzie pewne te same zasady ruchu obowiązują. Ja pozwoliłem panie sobie Filipie, przejrzeć... Przepraszam, a co to, panie Filipie, a co to znaczy rondo klasyczne, którą to nazwą się posługują bardzo często? Posługują się różni ludzie właśnie takim pojęciem ronda klasycznego albo nawet pojęciem ronda, ach, uciekło mi w tej chwili, samoistnego, o, ronda samoistnego, czyli takie skrzyżowanie, które ma wyspę centralną i tyle samo wlotów, tyle samo pasów ruchu na wlocie, co i na obwiedni ronda.
czyli takie bardzo proste skrzyżowania. My w Szczecinie mamy ich mnóstwo. Są to też tak zwane, są też takie ronda, które się nazywają rondami kapslowymi, tak mówię, nazywają, bo są nazywane potocznie przez ludzi ronda kapslowe i takich też mamy mnóstwo w Szczecinie. Generalnie Szczecin ma tak zwaną zabudowę paryską, nie bez powodu, ten łuk triumfalny. I ta zabudowa właśnie charakteryzuje się bardzo dużą liczbą rond, a właściwie większość skrzyżowań w tej części starej części miasta połączona jest ze sobą właśnie skrzyżowaniami z Wyspą Centralną, promieniście rozchodzącymi się drogami. Chciałbym Państwa zachęcić, przede wszystkim widzów, do przyjrzenia się skrzyżowaniom ruchu okrężnym metodą, którą ja zrobiłem i która przyszła mi do głowy, kiedy mieliśmy problem z tematem kierunkowskazu lewego. Jako że nie jest to przedmiotem mojej wypowiedzi, to jednak zachęcam Państwa do zrobienia tego, co ja zrobiłem. Uruchomiłem internet, wpisałem sobie takie sformułowanie roundabout and indicator, czyli kierunkowskaz i skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czyli rondo i kierunkowskaz. Google ma wspaniałe urządzenie, którym jest tłumacz na wiele języków. I w każdym z tych języków, które były dostępne, przeszukałem internet w grafikach, aby zobaczyć, jakie są te skrzyżowania i w tych różnych krajach, absolutnie przeróżnych krajach, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Chiny, Czechy, przeróżne kraje, kilkadziesiąt, w każdym z nich można znaleźć, tak jak i w Polsce, różnego rodzaju grafiki, które pokazują, jak się po tych skrzyżowaniach tam powinno poruszać. Są zwykle realizowane przez podmioty urzędowe, podobne do naszej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego czy Szkoły Jazdy. Proszę Państwa, nie różnimy się absolutnie od innych krajów. Wszędzie są takie przeróżne rozwiązania skrzyżowań i w większości z nich zasady są naprawdę takie same, jak obowiązują tutaj u nas w Polsce. Panie Filipie, a jeszcze dwa zdania o tych znakach, które mają być, nie ma ich. W Polsce są takie ronda, przed którymi nie ma tych znaków, czy ich nie ma? Nie czuję się upoważniony do autorytatywnego stwierdzenia, że są lub też nie ma, bo nie znam wszystkich skrzyżowań okrężnych w Polsce. Natomiast załącznik do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych i warunków, jakie one powinny spełniać. Czyli taki dokument, który reguluje zasady oznakowania i jest takim podstawowym narzędziem zarządców dróg. Tak zwana 220, dawniej nazywana czerwoną książką ze względu na kolor pierwszej strony, później już w tekście jednolitym niedawno wydana, mówi jasno o tym, że skrzyżowania ruchu okrężnego oznaczone znakiem C12 powinny być oznaczone ze znakiem A7. A więc nie powinny występować skrzyżowania równorzędne, czyli z samym znakiem C12, które możemy spotkać w publikatorach różnego rodzaju, między innymi materiałach do nauki jazdy dla kandydatów na kierowców. Generalnie w ruchu drogowym można ich sterować. Największy problem, rozporządzenie nie wskazuje absolutnie tego, czy one muszą być, czy nie muszą być. I to zarządca drogi. I tu jest największy problem. Problem, którego moim zdaniem nie powinno być. Dlatego, że prawo powinno być w miarę możliwości jednolite i kierowca, kiedy zbliża się do skrzyżowania z Wyspą Centralną, powinien mieć jasną sytuację, zawsze taką samą. A jeśli wprowadza się w jednym miejscu znaki określające kierunek z poszczególnych pasów, a w innym miejscu, że tego nie robi, to taki kierowca naprawdę ma dysonans poznawczy i nie wie, jak się prawidłowo zachować. Każda rozbieżność, każda mnogość możliwości powoduje, że tych przepisów robi się dużo, i tych sposobów zachowania robi się dużo i tak naprawdę generuje to tylko problemy. Dzięki uprzejme. Dzięki za dyscyplinę. Proszę bardzo, 15. Pan Filip skończył swoją wypowiedź. I chciałam powiedzieć tak, że no, znamy hejt. Hejt również był po ogłoszeniu naszej informacji, że będzie taka debata.
Polegał on na tym, że instruktorzy nauki jazdy na przykład pisali, no znowu o tym nie ma tu nic do powiedzenia, wiadomo jak i tak dalej, ale jednak nie wszyscy wiedzą. Także temat podjęliśmy i wcale nie wykluczamy, że ten temat również w formule tej debaty będziemy kontynuowali jako następne spotkanie, czy kolejne spotkanie. Teraz chciałam poprosić pana Ryszarda Mazurka z Krakowa. Chciałam poprosić o to, żeby tutaj nam przybliżył te kwestie wjazdu, jazdy po rondzie i zjazdu z niego. To są ważne kwestie, często, że tak powiem, kontrowersyjne. Jeden właśnie, ja tutaj zacytuję może jednego właśnie z takich naszych osób, komentatorów, który napisał tak, masakra, to aż debata jest potrzebna, wjazd na rondo bez kierunkowskazu, a wyjazd z ronda już z kierunkowskazem i dodatkowo z prawego pasa, koniec debaty, pozdrowionka. No miło by było, ale czy rzeczywiście Polacy tylko tak jeżdżą i tak się dzieje? Bardzo proszę, pan Ryszard Mazurek z Krakowa. Aha, słychać i widać. Słychać i widać, tak, panie Ryszardzie, jest w porządku. Teraz już widzę panią Miolę, widzę także to. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No, biorę po raz pierwszy udział w takiej dyskusji i akurat temat dość taki intrygujący, ponieważ no rondo, ja nie nazywam tego rondem, nazywam skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, ponieważ tak jak mój taki dawny kolega nieżyjący instruktor zawsze mówił, że rondo to jest na kapeluszu. W związku z powyższym trzymam się, a że dość długo w szkole trzymam się tego powiedzenia. No proszę państwa, skrzyżowanie z ruchem okrężnym to jest skrzyżowanie. Artykuł 22 prawa ruchu drogowego mówi, że kierujący dojeżdżający do skrzyżowania, mający zamiar zmienić kierunek jazdu, zawczasu powinien wyraźnie zasygnalizować swój zamiar. I tutaj są zdania podzielone, wjeżdżając na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, gdzie, że przed skrzyżowaniem nie włączamy kierunkowskazu dopiero przy opuszczeniu. Ja myślę, że jazda powinna być czytelna dla innych użytkowników, więc włączenie kierunkowskazu nie jest żadnym wykroczeniem, wręcz przeciwnie, pomaga innym kierującym zorientować się, co dany kierowca będzie robił. No jeżeli chodzi o wjazd na skrzyżowanie z ruchem okrężnym i tutaj no, mamy kilka możliwości w zależności, czy wjeżdżamy z ulicy jednokierunkowej, czy dwukierunkowej. No jeżeli z ulicy dwukierunkowej zbliżamy się do osi jezdni, prawda, zamierzając skręcać w lewo, do prawej strony, no to jest podstawa, podstawowe przepisy, których no, musimy uczyć na kursie i tutaj rozpatrywanie, pisanie doktoratu na temat ronda, jak robić, gdzie jeździć, no myślę, że miesza tylko w głowie naszym kursantom. Ja jestem zwolennikiem prostego przekazu i trzymania się litery prawa. To, co mówi ustawa wyraźnie mówi, jak się mamy zachować. I tutaj, jeżeli mamy, tak jak już mówiłem, jest niejednokierunkowo o dwóch pasach ruchu, to przy wykonywaniu skrętu w lewo wiadomo, musimy zasygnalizować zmianę pasa ruchu, zjechać na lewy i wjechać na skrzyżowanie z ruchem okrężnym na ten pas, jaki występuje na rondzie, bo wiadomo, że na tym skrzyżowaniu mogą być wiele pasów ruchu. I ja tutaj bym przede wszystkim położył nacisk na to, żeby osoby, które wjeżdżają na takie skrzyżowania, zwróciły dużą uwagę na oznakowanie tych skrzyżowań, na znaki. No po to ktoś wymyślił te znaki, żeby z nich korzystać. To są takie ściągi dla kierowcy, prawda? I w zależności od oznakowania i pionowego, i poziomego, znając podstawy zachowania, kierujący winien zająć odpowiedni pas. Przy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym mamy znak nakazu obowiązkowy, ten objazd wysepki, no to wiadomo przy opuszczaniu ja jestem zwolennikiem sygnalizowania zjazdu prawym kierunkowskazem. Dlaczego? No mamy znak nakazu, nie stosujemy się do tego nakazu, więc dajemy sygnał innym, że będziemy to skrzyżowanie opuszczali. Tutaj kolega przedmówca przede mną
no nie zwrócił uwagi, bo w tej chwili na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym bardzo dobrze są rozrysowane znaki poziome, które pozwalają nam wcześniej ustawić się na tym pasie, w jakim kierunku chcemy jechać. Czyli są linie ciągłe, które no powiedzmy zabraniają nam objazdu dookoła wysepki prawym pasem, tylko zmuszają nas do opuszczenia tego skrzyżowania. I to bardzo ułatwia kierowcom poruszanie się po tych rondach. Z tym, że mówię, musimy tych ludzi uczyć patrzeć na znaki. Patrzeć i korzystać z tych znaków przede wszystkim, żeby się nie bać tego, a nie jeździć na pamięć. Mam przykład tam u nas z Krakowa, gdzie było rondo, po prostu skrzyżowanie tradycyjne, jeden pas ruchu, no różnie tam ludzie jeździli. W tej chwili zostały wyznaczone pasy ruchu do zjazdu, do skrętu w lewo, do zawracania. I co było? No po prostu kierowcy się gubili, nie patrzyli na te znaki. Jeździli na pamięć po linii ciągłej, po miejscu wyznaczonym. Także tutaj no głównym, tak jak mówię, głównym takim no moim zaleceniem to jest podjechanie do skrzyżowania, wcześniej upewnienie się, jak ono jest oznakowane i wtedy zajmować odpowiedni pas ruchu. Oczywiście musi to być poparte znajomością przepisów podstawowych, jak się zachowywać przy dojeździe do skrzyżowania. I tutaj, no mówię, no jest ta dyskusja odnośnie włączenia tego kierunkowskazu. To, co pani Jola powiedziała na początku, że wjeżdżamy bez kierunkowskazu, opuszczamy z kierunkowskazem. U nas też są zdania podzielone. Część osób mówi, że dobrze by było włączyć kierunkowskaz przed wjazdem na skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Oczywiście przy opuszczaniu sygnalizujemy ten prawy kierunkowskaz. Inni, nawet w gronie egzaminatorów. Inni z kolei mówią, że to nie trzeba włączać w lewo kierunkowskazu, bo jest znak nakazu, więc obojętnie gdzie jedziemy, wjeżdżamy na skrzyżowanie z ruchem okrężnym bez kierunkowskazu, a później dopiero włączamy odpowiedni kierunkowskaz. No tyle, jeżeli o poruszaniu się, bo ja mówię, no roztrząsanie tego w różnych aspektach. Nie, to dziękuję, ale jeszcze może by pan coś powiedział o zjazdach, bo te zjazdy się robią również problematyczne. I pytanie, czy tylko zewnętrznym pasem? To znaczy tak, no jeżeli wykonujemy manewr skrętu w prawo, tu nie ma problemu, wjeżdżamy na prawy pas i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy dwa pasy ruchu, na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, wiadomo, wjeżdżamy z jednokierunkowej, z lewego pasa wjeżdżamy na pas wewnętrzny, w trakcie wykonywania objazdu wysepki, chcąc opuścić skrzyżowanie, powinniśmy zjechać na prawy pas. Oczywiście sygnalizując to, zwracając uwagę, czy na tym prawym pasie nie ma innego pojazdu. Tutaj też są pytania, czy można z wewnętrznego pasa opuszczać skrzyżowanie z ruchem okrężnym, no, opuszczając skrzyżowanie z ruchem okrężnym. No to jest uzależnione, ja uważam, że można, ale uzależnione to jest od oznakowania. Jeżeli mamy linię przerywaną, prawda, znak poziomy, z zachowaniem no, ograniczonego zaufania do innych, upewnieniem się, czy na prawym pasie nie ma innego pojazdu, możemy opuścić tym pasem wewnętrznym. Ale mówię, to jest uzależnione od znakowania. Kiedy tak można robić? No, zasada podstawowa, to co mówi przepis, wykonanie skrętu w prawo z prawego pasa. Ale tak jak mówię, mamy dwa pasy ruchu, są korki, jest duże natężenie ruchu, możemy wykorzystać ten lewy pas i opuścić tym lewym pasem, tak jak mówię, pod warunkiem no, pierwszeństwa dla pojazdu płynącego na prawym pasie. Oczywiście włączamy kierunkowskaz, sygnalizujemy oczy dookoła głowy. No tyle tutaj, jeżeli chodzi o opuszczenie. Mówię tutaj, no mówię, są tak proste zasady, że tutaj no, do takiej większej dyskusji ja bym tutaj nie rozpędzał, bo tylko tak jak mówię, wtedy mieszamy tym zwykłym kierowcom, bo jest w gronie fachowców możemy dyskutować.
tak czy tak mamy jechać, ale mamy później dać przekaz ludziom, zwykłemu obywatelowi, który nie interesuje się zbytnio przepisami, ma to prawo jazdy. Wtedy w natłoku tych wiadomości różnych i poglądów, on wybiera to, co dla niego jest dobre. I tu kolega wcześniej dobrze powiedział, że wymaga od innych stosowania przepisów, a nie wymaga od siebie. Odpuszcza to, bo usłyszał, że ktoś tam powiedział, że tak może zrobić, prawda? A nie jest to poparte przepisami. I tutaj bym chciał ograniczyć taki natłok wiadomości na zewnątrz, żeby ludzie mieli prosty, czytelny przekaz. Masz zrobić tak i tak. No jasne, myślę, że tyle. Tak jest. I patrzeć na znaki drogowe. I no przede wszystkim to jest podstawa. To jest podstawa, obserwacja znaków i stosowanie się do tych znaków. Bez tego nic nie wymyślimy. Choćbyśmy nie wiem, co mówili, ile godzin dyskusji. Jeżeli kierowca nie będzie zwracał uwagi na znaki, nie będzie się do nich stosował, no niestety to jest jego obowiązkiem. To tutaj dużo, dużo nie zrobimy. Dziękuję uprzejmie. Witam pana Mariusza Markowskiego z Gdańska, któremu się udało. I panie Mariuszu, no nie za karę, ale damy pana blok tematyczny na końcu. Bo to nawet się dobrze układa, będzie to w pewnym sensie podsumowanie tej dyskusji, którą rozpoczęliśmy i którą prowadzimy. W związku z tym poproszę teraz o wypowiedź pana Sławomira Moszczyńskiego. To Szkoła Warszawska, nie wiem, czy się nie obrazi, że tak mówię. Pana Sławomira chciałam poprosić, co by nam powiedział i przybliżył kwestię sygnalizacji przy wjeździe, przy jeździe rondem i przy zjeździe z ronda. Kwestie niebagatelne, kwestie mocno dyskusyjne, które nawet trafiły dwukrotnie do sądu i są takie wyroki. Bardzo proszę pana Sławomira. Dzień dobry, słychać mnie chyba. Witam państwa bardzo uprzejmie. Panią jeszcze raz witam uprzejmie. Mówię, nie byłbym sobą, gdybym się nie odniósł do sytuacji, które omówione były. Pan Ryszard i Filip, żeście panowie już dyskutowali na ten temat. Podzielam wasze zdanie w wielu kwestiach, bo my mamy jeden cel. Tym celem na samym końcu jest bezpieczeństwo ruchu drogowego i ta wizja zero, która chyba przyświeca nam wszystkim, ci, którzy zajmują się motoryzacją czy uczeniem osób, i na pewno tak jest. Kwestia włączania, kwestia hejtu, wielu rzeczy. Proszę Państwa, my mamy bardzo ważną rzecz, która nazywa się okropną arogancją instruktorów. Instruktorzy, którzy uczą wyłącznie na podstawie własnego prawa ruchu drogowego. Nie mają swoje prawo ruchu drogowego, oni wiedzą wszystko najlepiej. Rozbieżność w dyskusji, i powiedziałbym, że jest rozbieżnością w nadinterpretacji przepisów prawa ruchu drogowego. Źle zrozumiany artykuł 22, źle zrozumiany artykuł 25.1 i to jest chyba podstawa wszystkiego. A oczywiście każdy ma własną wizję. Zawracanie na rondzie, czy użyjemy kierunkowskazu, czy go nie użyjemy, odniosę się za moment do tego. Natomiast ja, zawracając w Warszawie na rondzie z lewego skrajnego pasa ruchu, powtarzam, skrajnego pasa ruchu, mam obok siebie na środkowym prawym pasie naukę jazdy, która również wykonuje ten sam manewr co ja. Więc gdzie są te podstawy, gdzie jest ta wiedza? To, co pan Ryszard powiedział, że patrzmy na znaki pionowe i poziome, zgadzam się z panem. Czasami tych poziomych nie ma, tu wracam do linii na rondzie, których może nie być, bo spadnie śnieg, piasek się rozsypie i ich nie widać, albo nie są namalowane po prostu, ale mamy linie, mamy znaki pionowe wtedy i to jest podstawa pracy instruktora, czyli wstępne, podstawowe szkolenie na pierwszych zajęciach, drugich, piątych, dziesiątych, na kursie podstawowym, czego powinien uczyć instruktor, a nie podpatrywanie innych, jak to oni się zachowują na rondach, bo patrzymy, bo gość ma siwe włosy jak ja, brodę i jeździ tu, miejscowo ma rejestrację, czyli na pewno wie, jak pojechać. Nie, on właśnie nie wie, bo wracam teraz do tej wiedzy osób. Proszę państwa, osoby, które mają 30 lub 40, tak jak ja, 44 lata prawo jazdy,
to mają ogromną wiedzę na dzień zdania prawa jazdy 44 lata temu. Dziś, jak mamy 180 nowelizacji przepisów prawa ruchu drogowego, oni nie bardzo nawet wiedzą, co w czerwcu, jakie weszły cztery nowe nowelizacje. Wiedzą, że pieszy, jak słucham w przekazie medialnym, że pieszy otrzymał pierwszeństwo na przejściu dla pieszych i przed przejściem. No więc taki jest przekaz medialny, oczywiście bzdurny, bo na przejściu miał zawsze, a dopisaliśmy to w czerwcu. Co do sygnalizowania, ja myślę, że podstawą i najważniejszą kwestią jest sygnalizowanie zawczasu i wyraźnie. To jest najważniejsze. Pytanie teraz, na jakim rondzie? Filip mówił tu o różnych rondach i rzeczywiście mamy je różne, bo kształt środka ronda, czyli wyspy, jest różny. On ma być zbliżony do koła, wcale nim nie musi być. Podobało mi się, że w kształcie tam ciastka jakiegoś Filip mówił, że jest, bo takie również jest, ale patrzmy na to, że to może być trójkąt, ale uwaga, to może być prostokąt o gabarytach kubła od śmieci z kwiatami i skręcający w lewo skręca ewidentnie pod kąt 90 stopni w lewo. Czy on ma włączyć kierunkowskaz, bo adwersarze mówią, że niekoniecznie trzeba go włączyć. Czy ma włączyć jadąc na prostych kołach, opuszczając rondo, prawda? Jak to by czytała osoba wjeżdżająca od prawej strony na rondo, że gość chce ewidentnie w prawo pod prąd pojechać na mnie. Nie mamy expressis verbis zapisu, tu z Filipem się zgadzam, który o tym mówił, bo nie mamy takiego zapisu, proszę Państwa. Słowo rondo jest potoczne, tak jak nie wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Nie mamy w artykule drugim słowa nie wymuszenie, tylko mamy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a wiemy, o czym mówimy. Czy włączałbym? Tak, ja w Warszawie, bo to pani redaktor powiedziała, że przedstawiam szkołę warszawską. Tak, w Warszawie się włącza kierunkowskaz, nie dlatego, że jest to zapisane gdzieś do ronda, bo nie ma takiego zapisu, tylko jest to zapisane do komfortu bezpieczeństwa ruchu drogowego. I taki zapis, proszę Państwa, mamy. I w Warszawie się włącza po to, żeby osoba jadąca po rondzie wiedziała, jaki ja mam cel wjazdu. Czy jedę prosto, czy skręcam w lewo, czy jadę w prawo. Ja jestem wyznania, że ja jestem nauki również sprzed wielu lat, że na skrzyżowaniu, a rondo jest skrzyżowaniem, trzy pasy jadą prosto, z tym, że z prawego mogę pojechać w prawo, ze środkowego prosto, z lewego jadę prosto w lewo i zawracam, więc daję informację. Co do kierunku w prawo, padały tu znaki F10, padł znak, czyli kierunki na pasach ruchu. Pamiętajmy wszyscy, że jeżeli jest możliwość, fizyczna możliwość obrania innego kierunku jazdy, włączamy zawsze kierunkowskaz. I nie ma znaczenia, że jest tam zakaz wjazdu. Jest, ale jest fizyczna możliwość obrania innego kierunku jazdy. Odnoszę się tu ewidentnie do skrzyżowania turbinowego, przed którym stoi znak F10 czy F11 z braku możliwości widoczności będzie na samej górze. Proszę Państwa, czyli zawczasu i wyraźnie. Co do włączania, padł artykuł 22 ustęp 5 przepisów prawa ruchu drogowego, chyba pan Ryszard go cytował. Proszę panów, proszę państwa, zapisałbym to, wyjąłbym żywcem z ustawy, z konwencji artykuł 14 ustęp 3 i gdybyśmy zapisali w miejsce artykułu 22 ustęp 5 artykuł 14 punkt 3 konwencji, mielibyśmy kłopot z głowy i tak jak ktoś na fejsie napisał, że i po całej debacie, wydaje mi się, że byłoby po całej debacie, bo rozwiązalibyśmy nie tylko temat wjazdu na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, ale również rozwiązalibyśmy temat zawracania nas w sytuacji D1 T6A, jak zatrzymanie do miejsca wyznaczonego na egzaminie, czyli wtedy, kiedy jedziemy w bok. O, i wtedy mielibyśmy wiele spraw, ale myślę, że my musimy wszyscy na tym popracować i jeszcze mocno. Co do zapytania pani Joli o ronda na świecie, ja nie byłem w Paryżu na tym rondzie, ono jest równorzędne, chociaż zapis w cegle mówi zdecydowanie, że ma
mieć C7, A7 i C12. Tu Piotrze również podzielam Twoje zdanie. Natomiast byłem w Albanii, gdzie stoją znaki C12 i A7, a na rondzie się jeździ tak, jak ktoś jest miły i jak komuś się podoba. Wjeżdżając na rondo ma się pierwszeństwo, wjeżdżając na rondo na kolejnym nie ma się pierwszeństwa. Albańczycy jeżdżą zupełnie inaczej, jeżdżą z uśmiechem, z empatią, z machaniem rąk, czego niestety my nie mamy. Jeszcze raz podkreślam, arogancja, współzawodnictwo, ale w tym złym kontekście, nadinterpretacja i hejt wylewany wiadrami na nas niestety nie pomaga nam w dobrej pracy. Czasowo jestem chyba dobrze. Dziękuję, przepraszam, musiałam się, my jesteśmy w jednym pokoju, musiałam się wyłączyć. Teraz może pan Sławek się wyłączy, to? O, już w porządeczku. Bardzo dziękuję. Tutaj już pan Sławek właśnie odpowiedział na pytanie, które chciałam na końcu zadać. Bardzo mnie to cieszy, wyjątkowo mnie to cieszy, bo to jest jakby realizacja naszego celu, który sobie założyliśmy, organizując tę debatę. Czyli raz jeszcze dziękuję. I teraz bardzo proszę, pan Mariusz Markowski. Pana Mariusza Markowskiego chciałam zapytać o to, jak on widzi to rondo i jak to rondo się ma, czy jest to taka organizacja ruchu, która rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo. Dlaczego Francuzi mają tak wiele tych rond i budują dalsze, mniejsze, większe bezpieczeństwo, jakie tam na tych drogach mają, to wiemy, jakie my mamy, też wiemy. Proszę bardzo, panie Mariuszu, oddaję panu głos. Witam, dzień dobry wszystkim. Przepraszam za spóźnienie, ale no technika czasami zawodzi. Na temat rond. No, temat można rozmawiać parę godzin. Czy ronda poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym? No, każdy z nas na pewno odpowie, że tak. No bo wymuszają na nas, tak, przy dojeżdżaniu wyhamowanie pojazdu. I jakbyśmy tak zaobserwowali statystyki policyjne, gdzie na których skrzyżowaniach dochodzi do największej liczby wypadków, no to na pewno każdy z nas się zgodzi, że jest to na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem. W ubiegłym roku w takich miejscach doszło do około 6,5 tysiąca wypadków, natomiast w ruchu okrężnym takich zdarzeń było około 400. I tutaj można sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, że na skrzyżowaniu, gdzie mamy pierwszeństwo, dochodzi do takiej liczby wypadków. Myślę tak, my trochę za szybko jeździmy. Mamy założenie jedno, że mamy wszędzie pierwszeństwo. I często jak prowadzę wykłady z kierowcami wyższych kategorii, tam kategorii C, czy na przykład szkolenia okresowe, gdzie oni z założenia wychodzą, że jak mają pierwszeństwo, no to jadą, bo mają pierwszeństwo. Nie ma czegoś takiego, że w pewnych momentach trzeba gdzieś tam wyhamować, może ktoś nas nie widzi, tylko wychodzą z założenia, ja mam pierwszeństwo i po prostu jadę. Bezpieczeństwo mają poprawić planowane na najbliższe lata rozwiązania, których celem jest między innymi uspokojenie ruchu oraz przebudowa skrzyżowań i wprowadzenie w tych miejsc, znaczy no, skrzyżowań o ruchu okrężnym. Na pewno dużo to pomoże. Takie rozwiązania mają zmniejszyć ryzyko wypadków w tych miejscach i na pewno również ilość osób, które ponoszą śmierć. Tutaj już pani redaktor mówiła na temat Francji. Znalazłem takie doniesienie właśnie z roku 2016 we Francji, gdzie jest podane, że we Francji mamy około 30 tysięcy właśnie rond. No i jak to Francuzi, bogaty kraj i dalej po prostu budują ronda, bo trzeba też tutaj nawiązać, znaczy powiedzieć o sytuacji takiej, że budowa ronda, no jest to pewien koszt. Budowa
skrzyżowania takiego typowego, gdzie się przecinają dwie drogi, na pewno kosztuje o wiele, wiele mniej. Ale ja bym był jednak za tym, tak, żeby budować takie ronda, mimo to, że koszt budowy jest o wiele większy, ale potem skutki wypadków, tak, jakbyśmy mieli tutaj ocenić sytuację, to na pewno te skutki wypadków i to przeliczyć na złotówki, to poniesiemy mniejsze koszty przy budowie rond, niż później leczyć ludzi, które są tam jakieś tam problemy w życiu. Przepraszam, trochę mi gardło boli. Panie Mariuszu, tak jeszcze, przepraszam, proszę bardzo, oddaję. Nie, nie, może. Bo tu teraz pytanie na temat właśnie używania kierunkowskazów. Temat może już moi tutaj przedmówcy już określili to. Ja szkolę w Trójmieście. Gdynia, Gdańsk, generalnie Gdynia. Jak u nas to się odbywa? No myślę chyba tak jak podobnie w całej Polsce. Mamy ronda, gdzie są wyznaczone pasy ruchu. Są one określone do jazdy w konkretnych kierunkach. I tutaj no bez żadnej wątpliwości, tak, należy to sygnalizować. I na egzaminie czy w trakcie szkolenia myślę, że wszyscy tutaj u nas w ten sposób jeżdżą. Natomiast mamy ronda również takie, gdzie mamy tą dużą wyspę centralną, generalnie jeden pas ruchu. No i tutaj najwięcej dochodzi do sytuacji, no w jaki sposób sygnalizować zamiar skrętu w lewo, zawrócenia. Odbywa to się u nas, tak myślę, jak właśnie w całej Polsce, że są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, tak, że wjeżdżamy na rondo bez włączonego kierunkowskazu. Będziemy zjeżdżać z ronda, no to odpowiednio wcześniej przed zjazdem sygnalizujemy to kierunkowskazem, tak, prawym, że z tego ronda będziemy zjeżdżać. Drudzy tak uważają, że jadąc w lewo na takim rondzie należy włączyć lewy kierunkowskaz, no i przy zjeździe z ronda sygnalizujemy kierunkowskazem w prawo, także my z tego ronda zjeżdżamy. Przy zawracaniu tak samo. Dla mnie prywatnie, jeżeli ja szkolę, to pokazuję kursantom sposób jeden i drugi. Mówimy o tych rondach, gdzie jest ten jeden pas ruchu. Czy jadąc w lewo, czy zawracając na takim rondzie, czy my ten kierunkowskaz włączymy, czy my go nie włączymy, większego zagrożenia w ruchu drogowym nie stworzymy. Mamy sygnalizować to w taki sposób, żeby inni uczestnicy ruchu, którzy jadą koło nas, z boku gdzieś tam wyjeżdżają, za nami jadą, żeby oni wiedzieli, tak, co my chcemy zrobić. Co my chcemy zrobić, żeby to było czytelne. Dlatego w sytuacjach, mówię, tego typu rond, gdzie jest jeden pas ruchu, czy my ten kierunkowskaz włączymy, czy my nie włączymy, myślę, no, moje prywatne zdanie, nie zagrozimy na pewno bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Dobre. Dziękuję uprzejmie. Panie Mariuszu, no zakończył Pan te bloki tematyczne i dziękuję Panom. I teraz ja mam takie dwie myśli. Chciałam tak przekazać taką informację, ponieważ redagując różne informacje w prawie drogowym, no to bardzo patrzę na takie ważne wypowiedzi i oceny ministerstwa. Ministerstwo kilka lat temu mówiło, że zastanowi się nad tym, czy trzeba, czy nie trzeba doprecyzować, czy uzupełnić ustawowy zapis dotyczący ruchu okrężnego. No, to minęło kilka lat, nic się w tej sprawie niestety nie zdarzyło. Jest jak było. Po wprowadzeniu z 1 czerwca tej nowelizacji ustawowej, która poprawia bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych, tu ministerstwo zapowiedziało, że podejdzie do prac, które to przebudują te przejścia, to znaczy przesuną te przejścia przy rondach o te 5 metrów, tak żeby piesi byli bezpieczniejsi, a kierowcy na rondzie mieli lepszą widoczność. No, miejmy nadzieję, że tak będzie.
I teraz nam zostały te ostatnie minuty. Każdemu z panów oddam mikrofon. I chciałabym, żebyście, każdy z panów może się, że tak powiem, wypowiedział, jeżeli to tak mogę zasugerować, oczywiście co będzie chciał, to powie. Czy Polacy potrafią jeździć po rondach? Bo są tu również równe szkoły. I drugie moje pytanie, czy to ewentualne doprecyzowanie przepisów jest potrzebne, czy nie? Proszę bardzo, jako pierwszy nasze spotkanie rozpoczął pan Filip i pana Filipa, panu Filipowi oddajemy te kilka minut na podsumowanie. Proszę bardzo. Nie słyszy mnie? Nie słyszy mnie? Nie słyszy. To teraz poprosimy pana Sławka Moszczyńskiego. Proszę bardzo. Miło mi, witam państwa jeszcze raz. Podobają mi się bardzo wypowiedzi państwa, panów tutaj, bo widać, że cel mamy ten sam i to jest chyba i o to chodzi. I o to chodzi, ale kiedy dostawałem tutaj prośbę o wejście na antenę w tej audycji, zapisane miałem również te dwa wyroki sądu, które są takie bardzo znaczące w interpretacji dla Polaków, czyli z 2016 roku wynik orzeczenie sądu z Gliwic i 2017 na 18 tam weszło z Lublina. Chciałem przypomnieć wszystkim, którzy wiedzą, chcę przypomnieć tym, którzy nie są pewni, tym, którzy mają zupełnie inne zdania, że obydwa te orzeczenia nie zmieniły trybu artykułu 22 ustęp 5 w przepisach prawa ruchu drogowego. To wyrok sądu nie zmienia przepisów prawa. Jeszcze raz mówię, nie zmienia przepisów prawa. Obydwa te wyroki były wyrokami orzekającymi o zasadności wystawienia negatywnego wyniku przez kolegium, który był wcześniej, o nic innego, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie ma tam zapisane, że nie włączamy czy włączamy. Takiego zapisu nie ma. Zapis jest taki w artykule 22 ustępie 5. Zachęcam do przeczytania artykułu 14 ustęp 3 konwencji wiedeńskiej i tylko o to chodziło. Dla tych, którzy nie wiedzą, a mówią, przypomnę, że wyrok w Gliwicach jest o zasadności jeszcze raz i tam były dwa błędy, z tym, że pierwszy błąd był wyraźny, bo był wjazd na chodnik pojazdem. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą i było powtórzenie, drugi raz błąd. Natomiast w Lublinie osoba jechała po P8 bez F10, proszę państwa, i nie podlega to żadnej dyskusji. Odwołuję się tu do wypowiedzi pana Mariusza Markowskiego, który mówił o kierunkach na pasach ruchu, więc Lublin to były kierunki na pasach ruchu F10, więc bardzo łatwo byśmy to mogli sobie ocenić. Jeszcze raz podkreślam, to nie są orzeczenia, które zmieniły przepis artykułu 22 ustęp 5. Proszę państwa, ja zacytuję swojego przyjaciela tu Mariusza Stala, którego nie ma z nami, który ma fantastyczne zdanie na ten temat. Ja podzielam jego zdanie, jest mi miło, który brzmi mniej więcej tak, że zawsze informuję jak mogę i mam możliwość. Proszę państwa, i ja robię to zawsze i zachęcam państwa, żebyśmy wszyscy robili to zawsze w ten sposób. Tak, czyli rozumiem, że jest pan za doprecyzowaniem przepisów, a jak tam jest z tymi Polakami? Potrafią jeździć czy nie potrafią? Panie Sławku, potrafią Polacy jeździć rondami czy nie potrafią? Moment, bo okulary zdjąłem i już mi uciekło wszystko z głowy. Proszę państwa, Polacy czy umieją jeździć po rondach? Wydaje im się, że tak. Wydaje im się, że tak. Ale ja we wcześniejszym wejściu swoim mówiłem, że ja zawracając z lewego skrajnego pasa ruchu, mam na środkowym pasie ruchu po prawej stronie naukę jazdy i to jest już bardzo dające dużo do myślenia. To znaczy ja jestem za tym, za dobrym myśleniem i myślę, że Polacy umieją jeździć po ruchach, po tych rondach, pod warunkiem, że nie tworzymy własnej koncepcji przepisów prawa ruchu drogowego i nie zmieniamy go na swoją modłę, na swój sposób, wtedy na pewno jest to bardzo dobre. Odwołuję jeszcze raz do komfortu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wtedy na pewno będziemy bardziej, tu trzeba pokory, proszę państwa, i nic więcej. Pokory, jeszcze raz pokory.
Dziękuję bardzo. Panie Filipie, czy pan słyszy nas? Tak, słyszę. No niestety urok przejazdu pociągiem. Ale najważniejsze, że pan nadal jest w pociągu, proszę pana. Oddajemy tak, panu nadal te kilka minut do pana dyspozycji. Proszę bardzo. Nie słyszałem kolegi Sławka Muszczyńskiego, ale w ciemno jestem przekonany, że wiem, co mówił, ponieważ nasze postrzeganie sprawy jest absolutnie spójne. Słyszałem, że przytoczył naszego przyjaciela Mariusza Stala. Tak, dokładnie tak jest. Jeśli da się coś pokazać, to trzeba to ludziom pokazać. My, jakby odpowiadając, odnosząc się do pytania, panie redaktor, czy Polacy umieją jeździć po rondach? Im się wydaje, że umieją, to prawda, natomiast często jest niestety tak, to co Sławek powiedział, absolutnie słusznie. Ja nie wiem, czy moja wypowiedź w ogóle jest potrzebna. Problem jest w tym, od czego zacząłem dzisiaj. My nie do końca rozumiemy przepisy. Jakże często można usłyszeć, ja w swoich materiałach, które publikuję i również mówię o rondach, zwiedzam te ośrodki egzaminowania w całej Polsce i widzę, jak się kandydaci zachowują. W lwiej większości absolutnie używają lewego kierunkowskazu i oczywiście pod takowym materiałem zawsze jest komentarzy, a to mniej eleganckich, dyplomatycznych, a głupota, a jeszcze w dodatku są czegoś, co jest ustawy. To nie działa zupełnie i my tego nie wiemy. I najważniejsze słowo, jak powiedział przed chwilą, przez pryzmat bezpieczeństwa i przede wszystkim przez pryzmat artykułu trzeciego, bo to zupełnie by wystarczyło. Bardzo mi się podoba artykuł 14, bo sprawy i w zasadzie wyjmuje z rąk oponentów, bo tak muszę ich nazwać, oponentami, ludzi, którzy uważają, że lewy kierunkowskaz jest niepotrzebny, wszelkie argumenty. W Szczecinie uczymy używania lewego kierunkowskazu w sposób naprzemienny, muszę powiedzieć. Niestety nie wszyscy koledzy instruktorzy tego uczą, niektórzy oponują, ale mamy małe skrzyżowania z małą wyspą centralną, gdzie tak naprawdę ten fakt istnienia tego placka na środku w zasadzie niczego nie zmienia w sposobie ruchu pojazdów. I kierowcy, ci nazwę to cywilni, czyli którzy nie mają elki na dachu, naprawdę bardzo często używają lewego kierunkowskazu i kiedy dojeżdżamy do takiego skrzyżowania, widzimy się wzajemnie, to wiemy, o co chodzi, a to jest najważniejsze, to jest celem, wiedzieć, o co nam na drodze chodzi i wtedy będzie miło i przyjemnie, a nie doszukiwać się na siłę. Bo ja przypomnę, artykuł trzeci to też prawo, to też prawo, które daje dość szeroki horyzont myślenia o tym, jakie mamy prawa i obowiązki na drodze. Zacytuję ostatni wers, a za działanie rozumie się również zaniechanie, więc czasami warto chyba zaniechać niepotrzebnych dyskusji, niepotrzebnych komentarzy, tylko dlatego, aby zadbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj, ja uważam, panie Filipie, że jednak na drodze powinno być bezpiecznie, a nie przyjemnie. Także i ja pozostanę przy tej opinii. Teraz przejdźmy do Krakowa i poproszę pana Ryszarda Mazurka i oddaję mu mikrofon na te kilka minut celem podsumowania. Już włączam. O. No cóż, panie dyrektor, cieszę się, że mamy podobne zdanie tutaj z kolegami na temat wjazdu na skrzyżowania z ruchem okrężnym, zachowania włączenia kierunkowskazu. Tak jak właśnie wrócę, jak mówi przepis, nie bójmy się zawczasu i wyraźnie sygnalizować swoich zamiarów. To nam wspólnie pomaga łatwiej się poruszać po drodze. Było pytanie, czy kierowcy w Polsce umieją jeździć po rondach. Ja myślę, że umieją jeździć po rondach. Zresztą widać to po statystyce wypadków, prawda? Na tych rondach tych wypadków aż tak dużo znowu nie ma. Natomiast zgadzam się z kolegą Filipem, że no instruktorzy, czy bodajże nie wiem, czy pan Sławek mówił, że no część instruktorów niestety no nie zna dokładnie przepisów. Uczy tego, co oni sami umieją,
a nie uczy stosowania przepisów, zachowania się w stosunku do znaków. I to jest bolączka. Natomiast też bym zwrócił tutaj uwagę, nie wiem co koledzy na ten temat, że no troszkę mamy, ja bym to tak nazwał, przeznakowane drogi. Podam przykład z Krakowa. Było rondo, gdzie to skrzyżowanie z rondem okrężnym, gdzie naprawdę było dużo wypadków, dużo kolizji było i tak dalej. I zarządcy wpadli na pomysł, postawili tablicę, zmiana organizacji ruchu, zrobili z tego skrzyżowanie równorzędne. Proszę sobie wyobrazić, że zmniejszyła się ilość wypadków, tych zdarzeń. Mało tego, kierowcy, jeszcze nie było przepisu odnośnie ustępowania pierwszeństwa czy wpuszczenia na zasadzie tego zamka błyskawicznego. Kierowcy sobie sami pomagali. Ruch odbywał się tam bardzo płynnie. Czyli nie mamy takich złych kierowców, jak często się mówi, że nie umiemy jeździć. No poza tym zauważyłem z własnego doświadczenia, że kultura jazdy naszych kierowców no, idzie w górę i to idzie dość szybko. Natomiast no, wszędzie się zdarzają ludzie, którzy łamią przepisy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Także tutaj no cieszę się, że koledzy, tak jeszcze raz powiem, mają takie same zdanie odnośnie sygnalizowania, odnośnie. I oby to poszło w Polskę, oby jak najwięcej ludzi zaczęło stosować, żeby ujednolicić te nasze zachowania i wtedy będzie mniejszy problem, będzie mniejszej kolizji. No ja bym miał na tyle. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość uczestnictwa w tym programie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze panów będę prosiła ewentualnie już poza, że tak powiem, naszym dzisiejszym programem o odpowiedzi, jeżeli, że tak powiem, są jakieś merytoryczne wątpliwości naszych słuchaczy czy czytelników. I na koniec poproszę, jesteśmy już w Gdańsku, pana Mariusza Markowskiego i oddajemy mu mikrofon na te kilka zdań. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie. Pani redaktor zadała pytanie, czy doprecyzować w kodeksie, znaczy w prawie o ruchu drogowym przepisy na temat ronda. Ja myślę chyba, że to, co my chcemy, to my mamy. Proszę zauważyć, że ostatnio trzeba wszystko wpisać w kodeks, znaczy w prawo o ruchu drogowym, żeby kierowcy wiedzieli, jak mają się zachowywać. Mamy ten artykuł, tak, 22, ustęp 5, który mówi, tak, kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem. Proszę zauważyć, tak, ten zapis kierunkowskazem. Zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Kierunkowskazem. Od 20 maja doszedł ustęp 5a, tak, który mówi, w jaki sposób tak ma sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy, pasa ruchu, pojazd, który nie jest wyposażony w kierunkowskazy. Czy nie wystarczyłoby, przypuśćmy, w tym ustępie 5 wykreślić to słowo kierunkowskazem, tak jak to było w latach 83, bo ten artykuł, znaczy ten ustęp 5 w 83 roku, on brzmiał dokładnie tak samo, tylko nie było tam tego słowa kierunkowskazem. Jeżeli ja na wykładach pytam się na kategorii B osób, które nigdy nie jeździły. W jaki sposób trzeba sygnalizować zamiar kierunku jazdy rowerem? No to na sali nikt nie ma wątpliwości. No trzeba wyciągnąć prawą rękę, tak? I jest okej. Drugie moje pytanie, a w jaki sposób będziecie sygnalizować samochodem? Jedziemy, trzeba skręcić w prawo. No włączymy prawy kierunkowskaz. No jest. To teraz, jak mielibyśmy się tak czepiać przepisów, to niedługo trzeba będzie doprecyzować przepis, jak ja mam skręcić w prawo, który kierunkowskaz ja mam włączyć. Po prostu my musimy mieć wszystko napisane w przepisach, bo my nie potrafimy myśleć. My potrafimy dobrze myśleć, po prostu i ustawodawca po prostu czasami gdzieś tam wybiega. Wybiega. Tutaj pan Ryszard z Krakowa mówił na temat jazdy zamku. Czy to nie powinno wynikać z naszej kultury jazdy? Tak, że zrobił się jakiś korek, trzeba kogoś tam wpuścić? Nie, trzeba to ująć w przepisach ruchu drogowego. Ostatnio sobie oglądałem kodeks. W roku 83
Kodeks drogowy miał 20 stron. Ile ma dzisiaj? Ponad 300. Gdybyśmy się mieli uprzeć, tak, to z kodeksu wyleciały nam przepisy na temat kierujących pojazdami, by trzeba było dodać następne 150 stron. Dlaczego my nie możemy tego kodeksu zrobić prostego, a nie po prostu wszystko, co trzeba, po prostu wpisywać i ten kodeks robi się taki, każdy czyta go po swojemu, dlatego jeżeli chodzi o doprecyzowanie, to raczej my, instruktorzy, w trakcie szkoleń powinniśmy tych ludzi uczyć w taki sposób, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób mają się zachować, w jaki sposób mają to sygnalizować. Czym? Wiadomo czym. Natomiast czy my potrafimy jeździć po rondach? Potrafimy. Problem moim zdaniem może być jedynie w sytuacjach takich, gdzie mamy rondo, na rondzie mamy dwa pasy ruchu, które nie są określone do jazdy w jakichś tam kierunkach i teraz ktoś tam jechał w lewo, wjechał na lewy pas ruchu i ma problem z jazdu z tego ronda, bo ktoś go nie chce tam gdzieś wpuścić. Wiadomo, że przed zjazdem byłoby dobrze zająć prawy pas ruchu i teraz kierowca, który jedzie, jego zachowanie, tak, widzi, że ktoś tam chce zmienić ten pas ruchu na rondzie, no ile to trzeba wyhamować i tego kogoś przepuścić. Trochę kultury i myślę, i będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No bardzo, bardzo mnie cieszy ta debata, a już najbardziej mnie cieszy ta dyscyplina panów, bo jest właśnie 12 godzina dokładnie, czyli utrzymaliśmy się no po prostu klasycznie i cudownie w czasie. Ja chciałam podsumować jednym zdaniem. Zgadzam się z panami, że w kodeksie wystarczy, jak są zasady i stosujmy te zasady, tak jak i w innych dziedzinach życia, także tu w ruchu drogowym. Na drodze myśleć, bo nie wiem, czy po prostu myśleć, czy myśleć po prostu. No i ta empatia, o której mówimy i ta kultura jazdy, no niezwykle ważne. No ale już dla mnie jest pocieszające to, że kiedyś się nie mówiło w ogóle empatii w ruchu drogowym. Niektórzy uważali, że to są jakieś takie nie do końca zbieżne, że tak powiem, pojęcia i nie bardzo mogą egzystować. Ale mogą i powinniśmy dbać o to, żeby egzystowały. I dziękuję bardzo panom za to, co powiedzieli. My tak jak ustaliliśmy i tak jak praktyką naszą jest film, pan Piotr przygotuje film, nagranie naszej dzisiejszej dyskusji, bardzo proszę o udostępnianie i również propagowanie tego zapisu, bo to bardzo ważna dyskusja, konkretna, rzeczowa i moja, mająca konkretne, że tak powiem, podsumowania. I teraz dwie zapowiedzi. Następne spotkanie nasze w ramach dyskusji na Ratuszowej zaplanowaliśmy na 18 listopada, czyli nie za dwa, za trzy tygodnie. Wówczas to pani prezes Bożenna Chlabicz przedstawi temat poświęcony PKK i PKZ. Bardzo ważny w pewnym sensie na zamówienie państwa. Zaprosi no, rewelacyjnych gości, jak to zawsze zaprasza. Także już ja również przyłączam się i zapraszam. Kolejny termin to jest 2 grudnia. Wstępnie planowałam, że zrobimy wówczas ciąg dalszy tej naszej dyskusji dookoła ronda, że zaprosimy na przykład egzaminatorów. No, tu się zastanowimy, kogo zaprosić, czy kontynuować, jak kontynuować. Czyli teraz 18 listopada przed nami. Raz jeszcze bardzo panom dziękuję za ten udział. Bardzo dziękuję również naszemu, jak to nazwałam, Piotra Wagnera, producentowi Piotrowi, że starał się również bardzo i ta dyskusja tak ładnie mogła technicznie również się przeprowadzona była. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego bezpiecznego. Do miłego kolejnego razu. Do zobaczenia na drodze. Tak jest. Dziękuję panom, dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali i widzimy się życzonego 18. Dzięki, miłego, do zobaczenia. Do widzenia.